Siemaneczko, siemaneczko z Pattayi. Wróciliśmy do wielkiego miasta. Na szczęście wczorajsza podróż, mimo tego, że była taka ciężka, zakończyła się bardzo pomyślnie i wszystko było w porządku. Właśnie jestem akurat w obiekcie teraz Unix w Pattayi. Bardzo przyjemne miejsce, bardzo mi się tu podoba. Przyszedłem tutaj coś zobaczyć, bo w ogóle to potrzebujemy teraz znowu znaleźć jakiś apartament na kolejny miesiąc czy dwa, które tutaj będziemy mieszkać, spędzać w Pattayi. No i właśnie dzisiaj już jest ten nowy dzień, kiedy zaczynamy coś szukać, zaczyna się znowu coś dziać, nowe przygody. Zapraszamy do odcinka. Ledwo jeden dzień żeśmy się wyprowadzili i już muszę robić pranie w automatycznej takiej pralni na mieście. No kurde, no ale niestety rzeczy z tej podróży trzeba wyprać, koce, nie koce, jakieś poduszki i różne inne rzeczy. Także już od razu na starcie, no w hotelu nie mamy pralki, no więc od razu na starcie muszę zrobić pranie. Tam już wszystko powkładane i nawet jeszcze mi się tutaj urodzinowy prezent przydał na kurcze otwarcie proszku i softeneru, tak? No i gra muzyka. A więc zasilamy maszynę żetonami. Okej, tutaj nam leci 50 żetonów, to jest 50 batów, to jest jakieś 6,50 za pranie. I później drugie jakieś 6,50 za suszenie. Ok, 26 minut, bardzo krótki czas. Dajemy tutaj, wybieramy temperaturkę, dajemy start i nasze pranie się uruchamia. Dobra, śmieci do kosza i spadamy szukać mieszkań dalej. Poszukiwania naszego mieszkania wyglądają bardzo dobrze. Byliśmy w jednym miejscu i od razu spodobało nam się mieszkanie. O trzeciej godzinie mamy jeszcze jedno podejście, bo chcę zobaczyć mniej więcej jeszcze jak tam będzie padać słońce, czy chcemy mieszkanie po lewej stronie, czy po prawej stronie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, dzisiaj jest Holiday Buddha, czyli święto Buddy i wiele punktów tutaj w Pattayi jest pozamykanych. Między innymi nasza najlepsza papaja, gdzie tutaj zawsze jedliśmy, stoisko jest zamknięte. Druga sprawa, stoisko, gdzie zawsze jedliśmy takie super dania, które już zjedliśmy, bo byliśmy tacy głodni, jest godzina 13:30, jemy dopiero pierwszy posiłek, a wczoraj prawie, że no niewiele jedliśmy, bo byliśmy cały czas w trasie. I przyjechaliśmy właśnie w takie jedno z lepszych miejsc, gdzie zawsze nam najbardziej smakowało, gdzie zawsze tutaj najbardziej lubiliśmy jeść. No i trochę się pozmieniało. Pani, która tutaj wcześniej była, już jej nie ma. Ceny są nowe 15% wyższe niż były, czyli dania już nie są po 80-90 batów, tylko ceny są zaokrąglone do 100 batów. Troszkę tak inaczej smakują. Ja wziąłem mięso, miało być kurczaczek z takim super pysznym zielonym pieprzem. Tego pieprzu tutaj nie było, był tylko w nazwie. No trochę się pozmieniało. Emi już właśnie biegnie, bo była po jakiś sok sobie wziąć. Co tam, Emi? Co? Mama, ty się napijam i potrzebuję jeszcze 50. Jeszcze 50 batów? Tak. Dobra, a po co? Na co? Na mleko czekoladowe. Dobra, a więc troszkę się pozmieniało przez te ostatnie 3 miesiące, które nas tutaj nie było. No zobaczymy, co tam dalej na mieście, jak inne punkty, do których zawsze chodziliśmy, czy coś też się pozmieniało, czy nie. Damy na pewno znać w jakichś tam kolejnych odcinkach, także warto subskrybować i oglądać. A mieszkanka, które oglądałem przed chwilą, mogę wam pokazać teraz. Yes, open. Help me, please. Okej. Troszkę taka mała, ale mam. Okej. Sypialnia. Okej. Dobra, łazienka. Washing machine, good. No tutaj mieszkanko jest zdecydowanie dużo większe, ja pierdzielę. No tu jest duże mieszkanie, tu jest bardzo duże mieszkanie, jeden pokój, ale tutaj ten salon jest bardzo duży, łóżko jest w rogu, łóżko jest rozkładane w rogu i tutaj jest wyjście od razu na basen. Także, aha, wyjście jest? Czyli nie ma? Jak się przeskoczy, to jest. W każdym bądź razie tu jest na parterze mieszkanie. Nie wiem, co to za budynek. W każdym bądź razie to jest dużo, dużo większe. Bardzo dużo większe.
A więc tak, jeszcze nigdy tak szybko nie zdecydowaliśmy się na wynajem mieszkania w ciągu tak krótkim czasie. Mieszkanie bardzo fajne, bardzo duże. Zdecydowaliśmy się na to większe, na parterze. Wszystko w porządku, no wszystko w porządku, tanio. Jak ci się podoba? Świetnie. No to elegancko. Jedziemy zrobić rezerwację i za dwa dni się tutaj wprowadzamy. Bo ja sprawdzałam. Cozy? Cozy Beach. No tak się akurat trafiło, że koło mieszkania mamy jakąś takie zejście na dół. Tam jest restauracja, trzy syreny. A tu takie klimaty ogólnie. Co to za fajne miejsce nam się trafiło. No, trzeba się troszkę uważać, Żabko. Ale tu patrz, jakie bananowce wielkie. Chodź, daj rękę, chodź. Bo tu uważaj, byś... Dobra, ale... Nie, no chodź. Tylko uważaj, byś ślisko, bo jest piasek na schodach. Wow, ale zarobiście. No, ludzie się męczą wchodząc. Tak to jest, jak się nie chodzi, nie rusza. O, ale tu jest piękne zejście. Chodź, mi. Dawaj, dawaj. Patong w środku Pattayi. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba w takim układzie. No nie trzeba. Czy to jest kozacko? Drzewo jest, bliziutko. Cień jest, piasek jest, słońce jest. Wszystko jest. Cały dzień na pewno. No tak. Nasza córka idzie. Mhm. Kurde, jaki czat. No ja pierdzielę. No to zarąbiliście. No i właśnie czegoś takiego koło domu nam trzeba było. No. Słuchajcie, właśnie zamawiam kolację. Wziąłem takiego schabowego wielkiego za 60 batów, to jest tam jakieś 8 zł niecałe, 7 coś, ale po prostu jest tak ogromny za 60 batów. Właśnie jest tak ogromny, że tam wręcz nie zmieścił się do pudełka. Są naprawdę tak ogromne, jak cały wielki talerz, taki duży talerz, to jest na cały talerz ten schabowy. Thank you. Przecież jak ja go zjem, to pęknę chyba, a jeszcze pewnie coś zaraz dobiorę, tylko idę z drugiej strony marketu. Ale naprawdę, za 60 batów taki ogromny schabowy. No i to mi się podoba. To jest właśnie Pattaya. Właśnie, ale patrzcie, jakie kolejki. Tu jest chyba coś dobrego do jedzenia. Ale kolejka. Tam były też piękne Pattaye, gość robił. Ale też chyba z 20 osób w kolejce. Mówię, no nie, no odpuszczam. Kurde. Można tu zjeść bardzo dobrze. Tylko trzeba niestety po dobre jedzenie wystać się w długiej kolejce. Dzisiaj jest święto od tego Buddy. No to... Dużo rzeczy jest pozamykanych, bardzo dużo. Tutaj stanowiska też są niektóre pozamykane. Ale i tak jest w sumie spory wybór. Pizza, jakieś coś. Idę tak szybko, nawet się już nie zatrzymuję, bo już idę, chcę zjeść. I dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, do łapki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej!